Zawody Pucharu Wójta traktujemy jako Lotnik Kryspinów, można powiedzieć, dość prestiżowo. To jest klub, który ma bogatą tradycję futsalową. No, w chwili obecnej nasz zespół to mieszanka zawodników ogranych na parkietach futsalowych, bo mamy zawodników, którzy grają zarówno w Lidze Ogólnopolskiej, jak i młodości. Połowa dzisiejszego składu to są chłopcy z naszego zespołu juniorów, wicemistrzowie Krakowa z obecnego sezonu. Halowy turniej Puchar Wójta odbywa się po raz 20. Uczestniczą w tym roku 8 ekip uczestniczy. To jest cykliczna impreza, która się powtarza co roku w okresie przerwy między rozgrywkami, które się odbywają na trawie. No to jest duża różnica, prawda? Na tym. Myśmy nigdy nie mieli halowców, raczej nas wojsko interesuje trawa. Dwa światy. Zupełnie inna piłka, zupełnie inne schematy, zupełnie inna taktyka, zupełnie inni wykonawcy, którzy mogą dobrze tutaj się prezentować na hali, a dobrze na boisku, także zupełne dwa światy. Dużo więcej biegania, dużo więcej trzeba grać technicznie, szybciej przede wszystkim piłką. Nie ma czasu po prostu tyle, żeby przyjąć spokojnie. A wiadomo, w wieku oldboya to już troszkę sprawia problemy. Pierwsza grupa miała zdecydowanego faworyta, Kaszubiankę, i tak jak to był faworyt, tak ten faworyt potwierdził swoją klasę i bez problemu awansował. Druga grupa była bardzo wyrównana, o awans gra toczyła się do samego końca. Wygraliśmy 3 mecze, no nie ukrywam, że przeciwnicy no nie dorównują nas pod każdym właściwie aspektem, więc to była taka rozgrzewka przed finałami. Widać, że jest drużyna taka, że naprawdę kto by nie wchodził z ławki, to nie ma żadnego osłabienia. Tak? Tutaj drużyny, niektóre też mają mocne zespoły, ale nie mają tak szerokiej kadry jak zespół Kaszubiany. Zaczęliśmy bardzo ciężko, bo dostaliśmy od razu 5-0 w pierwszym meczu. No ale to było dla nas według mnie bardzo dobre, taki zimny prysznic na początek, no i potem dwa kolejne mecze wyszły nam bardzo pozytywnie. Wygraliśmy 4-0, potem 9-1, no więc pierwszy dzień uważam bardzo za udany, pozytywnie. Dość ciężko było, nie szło nam, że tak powiem. Wygraliśmy jeden mecz, dwa przegraliśmy, ale zgłosiliśmy protest, ponieważ w drużynie Jeziorzan grał jeszcze jeden zawodnik, a mogło tylko 10, grało 11. Więc został walkover przyznany na naszą korzyść, no i awansowaliśmy, można powiedzieć, szczęśliwie do półfinału.